Relacja ze strajku rolników w centrum. Maszerujący idą jednak całą szerokością alei jerozolimskich, trasa tramwajowa jest wyłączona, autobusy na objazdach. Na obiady zostały wysłane praktycznie wszystkie linie, które kursują przez śródmieście. Zaleca się korzystanie z kolei zamiast komunikacji miejskiej, która praktycznie nie funkcjonuje w centrum. Więcej informacji o utrudnieniach na stronie warszawskiego transportu publicznego. Jak chodzi o utrudnienia w innej części Warszawy, to skrzyżowanie Brzeska-Kijowska jest również niedostępne dla ruchu, jednak nie ma informacji czy to przez zdarzenie drogowe, czy strajk rolników. Utrudnienia dotyczą linii 120, 123, 169, 512. Z powodu zaparkowanych autokarów na pętli Torwar autobusy linii 171 oraz 517 są skierowane do przystanku Legia Stadion. Jedyną dobrą informacją jest zakończenie utrudnień na linii kolejowej w kierunku piaseczna. Szerokości